Wiecie, to są młode dzieci. Zachowania, o które mnie teraz posądzają ludzie, zachowania, które ja w opinii ludzi próbowałem kryć, to jest sprzeczne ze wszystkimi moimi wartościami życiowymi. To jest dla mnie coś, co tępię, z czym nie chciałbym mieć nigdy nic wspólnego. Naprawdę. Wytłumaczcie mi, co siedzi w głowach ludzi, którzy osądzając mnie o pedofilię, dzwonią do mojej matki i mówią jej, że zgwałcą i zabiją jej 11-letnią córkę. Kim są ci ludzie? Co to o nich świadczy? Ja jestem w tym wszystkim zły? Tak bardzo chciałbym zrobić cokolwiek, żeby móc chociaż ich uchronić. Nie mogę znieść tego bólu mojej mamy. Nie mogę znieść tego bólu mojego rodzeństwa, które próbuje mi mówić cały czas, że wszystko jest dobrze. Gdy ja później dowiaduję się, że ktoś ich gnębi. Ja robiłem głupie rzeczy, ale nigdy nie zrobiłem krzywdy żadnemu dziecku. Nigdy się do tego nie przyczyniłem. Wiem, że ja nie jestem w tej sytuacji wiarygodny. Wiem, że na koniec dnia to przecież jest Marcin Dubiel, ale ja mówię prawdę. Dziękuję tym wszystkim, którzy mnie wspierają. I jestem wdzięczny wszystkim moim bliskim i wszystkim osobom, które dały mi jakieś wsparcie. And the Oscar goes to... Ja średnio kupuję ten film Marcina. Bardzo granie na emocjach, no bo no już nie ma argumentów, nie? Więc pozostaje granie na emocjach. Jeśli mogę, nie wiem, jakoś zaapelować, no to ludzie, powstrzymajcie się już od czegokolwiek, jakichś tam komentarzy brzydkich w stronę Marcina. Bo po pierwsze, to jest chujowe, a po drugie, Marcin to wykorzysta. Natomiast trzeba tutaj pamiętać, że rodzina Marcina to kompletnie nie jest winna tego wszystkiego, nie? I tak dalej. Jakby ten film wyciąć tylko do tego, że tutaj on idzie, przeprasza, mówi, że faktycznie, że to była lipa, że nie pomyślał i tak dalej, to okej. Ale no tutaj granie na emocjach, no jeszcze trzeba pamiętać o tym pierwszym filmie i drugim filmie, nie? Czyli pierwsze ten na Instagramie i później tym drugim, że materiale. Oni, jakby widać też, że Marcin się wzorował trochę na tym, jakie filmy tworzył Boxdel, tylko że trochę zamienił miejscami. Boxdel najpierw dał granie na emocjach, później dał taki dynamiczny, cięty film, a Marcin najpierw cięty film, a później granie na emocjach. Nie wiem, o co wam chodzi, 2.25. Może po prostu nie chcieli tak się wypowiadać w żaden sposób, ale oni wiedzieli jeszcze, jakie mają mieć przemyślenia. Ty no. Ej, no dużo jest tych cięć. No albo no... Ja nie jestem zdziwiony. O, i zaraz wam pokażę jedno gościa, który nie wystąpił w ogóle w moim materiale, ale nagrał według mnie ciekawą odpowiedź. O co wam chodzi z Ferrarim? Nic już nie dodał. A mianowicie chodzi o gonciarza. Pragnę odnieść się do sytuacji, która ma miejsce wokół mnie w internecie od kilku tygodni. Na początek chcę zaznaczyć, że jestem w terapii. To żadne usprawiedliwienie. Dobra, początek jest średni. Wiem. Komunikat jestem w terapii oznacza, wiem, że mam problem i robię coś z tym. Jestem na tej ścieżce zdrowienia, przemiany. Czasami na tej ścieżce pewne rzeczy klikają w jeden dzień, nagle pewne rzeczy zajmują lata. Ja od kilku lat chętnie dzielę się wnioskami z różnych przemian i etapów tej drogi w swojej twórczości i mam, czy miałem taki cel, żeby pokazać w ogóle tę ścieżkę w miarę kompletny i ciekawy sposób. Oczywiście z zachowaniem granic swojej własnej prywatności. Często mówiłem o swojej walce z cieniem,
o swojej, o tym, że z czegoś wychodzę, nie nazywając tego wszystkiego po imieniu, zachowując swoje granice. Moja prywatność i moje granice... Pójść do końca Dubiela, tam jeszcze coś jest? Przed publikacją zdążyłem to służbą, pozwólcie ocenić to organom, które się tym zajmują. Nie wydawajcie tego wyroku sami. Chodź, idziemy. No chodź. Zostaw komentarz o treści Watacha. Mocny gość. Czyli argumentem na mnie najmocniejszym Marcina jest to, że Sylwester mówi zostaw komentarz o treści Watacha w każdym swoim materiale od kilku lat. Okej, okay, mocny argument. Zostały przez ostatnie tygodnie naruszone, a moje życie prywatne zostało wykorzystane przeciwko mnie. I tak jak najbardziej popieram, żeby ofiary przemocy zawsze mogły powiedzieć, że są ofiarami przemocy. Tak w tej sytuacji muszę się odnieść do kilku elementów. Chcę zaznaczyć, że że jestem w sytuacji, w jakiej jestem, bardzo niechętnie pokazuję jakiekolwiek screeny prywatnych rozmów z kimkolwiek. I sprowadzę to do absolutnego minimum, ponieważ cały czas uważam, że jakiekolwiek ujawnianie prywatnych rozmów jest naruszaniem granic, a ujawnianie prywatnych rozmów z komentarzem w celu osiągnięcia pewnego celu jest bardzo kwestionowalne etycznie. Pierwszą rzeczą, do której chcę się odnieść, jest oświadczenie oraz screeny Hani Koczewskiej. Chciałam podzielić się obrzydliwymi wiadomościami, które od niego dostawałam przez ostatnie lata. Zaznaczę, że Krzyśka widziałam 3 razy w życiu i nie łączyła nas relacja romantyczna ani żadnego innego typu. W tamtym czasie dopuścił się on zachowań, które były przekroczeniem moich granic i nie przestawał mnie nękać. Na następnym slajdzie załączam kilka z wielu wiadomości, które od niego otrzymywałam, z nadzieją, że dzięki mojej platformie informacje dotrą do kolejnych osób. Nie ma zgody na takie zachowanie, jebać wszystkich przemocowych gości. Hania Koczewska skłamała co do natury naszej relacji. My nie widzieliśmy się wiele razy, ale utrzymywaliśmy pewną relację przez około 1,5 roku, a prawie wszystkie wycinki screenów, bo nie są to screeny, dotyczą jednej rozmowy, w której ona uczestniczyła. I oczywiście wycięła swoje odpowiedzi na to, co pisałem. Nie będę ujawniał ani natury naszej relacji, ani naszej... Playboy Krzysiu Gonciarz. Ani naszej relacji, ani naszych prywatnych rozmów. To jest zapis naszych rozmów z tamtego okresu, jak widzicie. Jest tego niemało i są to rozmowy wzajemne. Nigdy nie pisałbym takich rzeczy do osoby, której nie znam. Tak jak mówię, duża część tego screena to jest jedna rozmowa. A, bo ja nawet nie widziałem jeszcze tych screenów. Dałbym ci kurwa w ryj naprawdę, moja rzecz to throat fucking. Ej, dobra. Co dobra, wpadasz? Chodź tu debil. Kako. Mogę ci spuścić pierdol, mocny w gębie widzę. Mam trochę specyfików też, mocny w gębie? No właśnie nie, czyny nie słowa. Mocne słowa jak na 13-latka. Przyjdź tu i się nie odzywaj w ogóle. Boring. Ućpam cię tak, żebyś nie wiedziała, co się dzieje. Spuszczę ci się na pysk i wyślę do sklepu. Dobra, oddaję telefon mamie. Nara. Szukasz destrukcji. Także dorzucam do ofert ruchanie na trzeźwo. Zajebiście, stary XD. Muszę usuwać swoje narkopancze. Lepiej zapamiętuj, bo ansenduję. Muszę dbać o reputację top Polaka. Gdybyś z jakiegoś powodu marzyła o niedzieli w postaci walenia mefedronu, to mogę coś pomóc. Co oni mają z tym mefedronem, ci influencerzy? Co to w ogóle jest, kurwa, za gówno ten mefedron? Na rozmowa, do której zostałem w pewien sposób sprowokowany, żeby pisać w tym tonie takie rzeczy. Lubię dać po mordzie i napluć. A ona za mało. Wziąć głowę i używać jak przedmiot. I upotlić. I tylko tyle? Mogę ci spuścić pierdol. Mocny w gębie widzę. Screen z wiadomości. Krzysiu, godziasz?
i który został opublikowany przez Hanie, w oczywisty sposób jest kolażem. Są to powycinane pojedyncze wiadomości, pozbawione jakiegokolwiek kontekstu. I przytoczę jedną rozmowę, żeby coś... Trochę się wstydzę... Czekaj. Wpadasz do nas? Trochę się wstydzę sama. Znajdziemy ci jakiegoś kawalera. Hehe, no skoro tak, u nas bardzo fajnie. Lol, zaprosili mnie do wojewódzkiego. Świat się zesrał. XD, kiedy? Zdrowia? A, ostro. Lol, zaprosili mnie do wojewódzkiego. Krzysiu, ja czytam. Strach trochę iść. Oni tam nie umieją robić... Oni tam umieją robić debili z ludzi. Tam jesteś top Polakiem, więc nawet jeśli to wszyscy ci... Więc nawet jeśli to wszyscy ci wybaczają. Przewiń, Krzysiu, trochę w dół. Dzięki. Będzie dobrze. Top Polak. Nagrody marki Sokołów. No dobra, dobra, niech czyta on. Jeśli to wszyscy ci wybaczają. Ha, ha, ha. Będzie dobrze. Top Polak. Nagrody marki Sokołów. Do wygrania 5000 zł i roczny zapas kabanosów. Muszę usuwać swoje narkopancze, ech. Lepiej zapamiętuj, bo ancenduję. Muszę dbać o reputację Top Polaka. Końcówka tej rozmowy została wklejona na screena opublikowanego przez Hanie w ten sposób, żeby wyglądało to, że mówię o czym innym niż mówię, w celu skompromitowania mnie jako osoby cynicznie nastawionej do swojej reputacji. A jak widać, nawet określenie Top Polak pierwsza użyła w żartach Hania. Ten screen to fotomontaż, a przykład, który podałem, nie jest jedyny. Ale się tu kurwa zabije, naprawdę. Wiele osób komentując ten fragment audio myśli, że jest to głosówka, którą wysłałem do swojej byłej dziewczyny, z którą właśnie wtedy się rozstawaliśmy, zrywaliśmy. Ona zrywała ze mną. To nie była głosówka, to było nagranie dokonane z ukrycia, bez powiadomienia mnie. Ona przyszła... Masz czasami świadomość, że możesz być pionkiem, a rzeczywistość obudzi się przeciwko tobie? A, no tutaj, wiesz co, ja na przykład... To pisałem do Konopa, że na przykład może być jeszcze tak zwana fałszywa flaga. Wiecie, co to jest fałszywa flaga? Zobaczcie, jak zareagował internet, kiedy Stewart leżał na podłodze. Ludzie zaczęli mu współczuć, nie? I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś inny z tej dramy, pojawia się jakiś film nagrany z ukrycia, że ktoś kogoś bije na ulicy, nie? Tak zwana fałszywa flaga, że ktoś sobie robi taką scenę. Ja nie mówię, że ktoś tak zrobił, ale gdyby tak zrobił ktoś, że wycieka nagle jutro film albo pojutrze, że ktoś inny z tej afery jest bity na ulicy, no to internet automatycznie... O, wina Wardęgi i Konopskiego. O, to skurwysyny ten Wardęga i Konopski. A? Przyszła do mojego mieszkania z zamiarem wzięcia swoich rzeczy, nagrywając mnie. Ja byłem wtedy w najbardziej, chyba w najniższym punkcie swojego życia, to znaczy w totalnej histerii, załamaniu, w stanie kompletnej bezbronności. I zostałem w tej sytuacji nagrany. Pojawia się tutaj zarzut, że straszyłem samobójstwem. Natychmiast, po powiedzeniu tego zdania, natychmiast usłyszałem, co powiedziałem i natychmiast powiedziałem, przepraszam, że to powiedziałem, odwołuję to. I ta osoba o tym wie. Powtórzę więc, że w momencie rozstawania się, końca związku, osoba, którą w tamtym momencie bardzo kochałem, nagrała mnie z ukrycia, nie powiadamiając mnie o tym, a półtorej roku później przycięła to nagranie do jednego zdania, które jest dla mnie niekorzystne i opublikowała to w internecie. Ta sama osoba... Krzysiu jest wkurwiony. Związana jest również z sytuacją zdjęcia na lotnisku. Zdjęcie na lotnisku, wiele osób komentując wychwyciło... O, ja o tym gadałem z Moniką, nie? Że Krzysiowi się dostaje za to zdjęcie. A przecież widać, że tu jest uśmiechnięty i ta osoba pewnie też się śmiała i haha, aż ci zrobię zdjęcie, ale beka, nie? I zostało mu zrobione zdjęcie. A nagle, o, jednak nie beka, jednak brzydko, drama.
zbyt absurdalne, żeby to było na serio. Jest to ewidentny żart wynikający z jakiegoś naszego wspólnego języka, o którym ona wiedziała. Już, że Krzysiu sobie dalej nie zdaje sprawy, że on sobie sam zgotował taki los. O czym teraz mówię? Lewica. Lewica zawsze rozszarpuje. Patrzcie na Gargamela, patrzcie na Krzysia i patrzcie też na reżysera życia swego czasu. Reżyser życia film Na odległość nie nagrał Na odległość. Gdyby był z prawicy, byłoby, a żeś odjebał, zjebie i tyle. Natomiast, że był z lewicy, to nawet mu się dostawało, został zdelejtowany no z takiego powodu na przykład, nie? I Krzysiu też mu się dostaje, bo stworzył sobie wizerunek gościa, który no wręcz jest takim przewodnikiem mentalnym ludzi, nie? Lewica to go bardzo w nim upatrywa, nawet był określany, że lider nowego pokolenia, coś takiego dla lewicy. Feminista, lewicowiec i dlatego teraz jest na nim taka akcja. A sama mnie do niego namawiała i oczywiście nie stałem z tą kartką na lotnisku, tylko... Znaczy nie stałem z tą kartką na lotnisku. Już wam wytłumaczę różnicę, nie? Bo może nie do każdego dotarło. Wyobraźmy sobie Ksajo, który stoi z taką kartką i mu jakaś dziewczyna robi dramę. Ej, zobaczcie, on stał z taką kartką. Jakby zareagował internet? Giga chat. Ja teraz mówię, jakby zareagował internet, to nie jest moje własne zdanie. Tylko pokazuję różnicę. Natomiast Krzysiu, stojący z taką kartką, jest delejtowany. To jest ta różnica zbudowania wizerunku. Tak, żeby ktokolwiek ją widział, tylko po prostu zrobiliśmy takie zdjęcie, przywitaliśmy się, pocałowaliśmy się i spędziliśmy dzień w Polsce. Było to w momencie, w którym w mojej ocenie nasz związek był w bardzo dobrym miejscu i ta sytuacja na lotnisku odbyła się w 100% zaufaniu moim do tej osoby. I znowu Krzysiu patrzy w tą kamerę. I dobra, ja włączę, a jest normalna już prędkość. Związek jest takim niepisanym kontraktem, bezpieczną przestrzenią, w której obie strony ufają sobie i robią rzeczy, które w oczywisty sposób, wyciągnięte na światło dzienne lata później, są w stanie stawić tę drugą osobę w negatywnym świetle. Szczególnie jeśli ta druga osoba jest osobą publiczną. Messi zmarzł? Przecież w Argentynie jest ciepło teraz chyba. Oni mają, bo to jest półkula południowa. To powiedz mi, jak sobie wyobrażasz nasze przywitanie na lotnisku? Ja z tabliczką... Tutaj ja nie kumam. O co tutaj chodzi? Skąd to jest? Co to jest? Jakieś powiadomienia? Co to jest? Podoba mi się w chuj. A ja? Wyobraź sobie, że stoję z tą tabliczką. Przybędę patusiarskim krokiem i obciągnę ci. Nie zrobisz tego. No raczej nie. Bożeś ciota. Ech kurwa. Gdzie jest Ewil Gonciarz, którego potrzebuję? Kiedy publikujemy w internecie czyjąś prywatność, to dajemy sobie prawo do bardzo dużej kontroli nad jej życiem. Kiedy robimy to w sposób, który wyjmuje wiadomości z kontekstu, przycina screeny, kiedy stosujemy nagrania audio wykonane z ukrycia i kiedy wykorzystujemy wspólne żarty do czyjejś kompromitacji, to czy nasze intencje są naprawdę czyste? Relacje rządzą się pewnymi zasadami. W relacjach popełnia się błędy. Ludzie często krzywdzą się nawzajem. Ludzie nie biorą odpowiedzialności za siebie. A te sytuacje są o braniu odpowiedzialności. O tym, żebym ja wziął odpowiedzialność za swoją część. Wiem, kolego, ale widzisz, jak to się kończy. Zobacz, jak Gonciarzowi wyszło bokiem zaufanie. A te osoby za swoją. Moje życie zostało
niemal całkowicie zniszczone w tej sytuacji. Gdyby nie wsparcie rodziny, przyjaciół i wielu osób, które czuły, że coś tutaj jest nie tak i że intencje drugiej strony można postawić pod znakiem zapytania, nie wiem, co by ze mną było. Timing tej sytuacji również był taki, że mimochodem wrzucono mnie, wiele osób wrzuciło mnie do jednego wora z aferą pedofilską. Niektórym mediom pomyliły się afery, tak jak widoczny tutaj screen. Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie dla wszystkich przestrogą, kiedy linczujemy i kamienujemy ludzi publicznie, żeby Odpoczywasz, jak twoja głowa się miewa? No mam nadzieję, że już... że już nie będzie nic. Zastanowić się, jakie są na nich dowody, skąd one pochodzą, jak zostały zdobyte, jak mogły zostać pozmieniane, poprzecinane, zmanipulowane. A jeśli wystosowujemy wobec kogoś oskarżenia i osądzamy tę osobę bez procesu, to zmuszamy ją w pewien sposób do kontynuowania tej spirali i wyciągania kolejnych... O czym on gada? O jakim teraz procesie gada? Przecież nie będzie żadnego procesu, że pisał do dziewczyn. Chociaż chyba, żeby ktoś go za te narkotyki coś tam pozgłaszał, ale... ...wiadomości prywatnych, tym razem odbijając to na inne osoby i wciągając kolejnych ludzi w totalny mrok. Ja nie mam na coś takiego zgody. Jeśli... O Jezu. Maja Staś komentowała. Tutaj też chodzi o to, że wizerunek Krzysiu prowadził fałszywy wizerunek w internecie. To też o to chodzi, o ten dysonans. Natomiast szkoda, że się nie odniósł do jednej rzeczy, która mnie najbardziej zaciekawiła z tego wszystkiego, bo akurat Kasię Meciński poznałem i ona napisała coś takiego, że agencje modelingowe, gdy wysyłały dziewczyny na kontrakt do Japonii, to ostrzegały te modelki przed Krzysztofem Gociarzem. To było dla mnie ciekawe najbardziej. Zobaczcie. Fagata wrzuca nowe zdjęcie. Nie ma śladu, że jest drama. 156 tysięcy lajków po 5 godzinach. Nie wiem, czemu nie mam opcji, żeby zaprosić was. Patrzcie na mnie, na Paulinę. Tu nie jesteśmy napakowane. Patrzcie, to jest beauty salon w naszym hotelu. Tutaj mamy różne oferty, takie jak takie warkoczyki, a my z Paulą myślimy, żeby powiększyć usta tutaj. Myślę, że to jest wspaniały pomysł. Bieg do niej i przestał nagle. Ja nie mogę, bieg do niej i przestał nagle. Zwierzęta potrafią się zatrzymywać, kurwa. Niesamowite. Bieg do niej i przestał nagle. Kurwa, trzeba dokręcić story. Kot się potrafi zatrzymać. Ja pierdolę. Te dziewuchy są, kurwa, niemożliwe. Och, Boże, ty mój. Długo zastanawiałem się nad tym, czy cokolwiek powiedzieć o Pandora Gate, czyli o być może największym skandalu w historii polskiego internetu. W tym materiale nie pokażę nowych screenów, nie wymienię nowych antybohaterów, ale chcę wam pokazać pewien mechanizm, z którego być może nie wszyscy zdajecie sobie sprawę.
dzisiaj często pada pytanie, gdzie... Co? Bójka Załęcki-Labryga? Nie ma czegoś takiego. A nie, jest coś. Ja nie wiem, kurwa. Nie wiesz, z jakich powodów, kurwa. Przyjechały, kurwa, normalne chłopy, kurwa, z Warszawy, powiedzieli mi, co jest 5 i odbiłem, tak? Żandarmem jest, nie wiesz, kurwa? A skąd ja mnie... O, jakie ładne cięcie. Trzeba, proszę mi polecić tego barbera. Chyba Lexi obcinała. Skąd ja miałem o tym wiedzieć, ty? A co mnie... Ten węz nie zrobiłem raz, albo dwa treningi, chłopie. Ja pierdolę, niesamowite. To jest słowo honoru ci mu daje? Że kurwa, nie wiem. To jest słowo honoru... A mnie chuj, ja chuj w ciebie w ogóle, co ty, kurwa, jeba słowo honoru... Kurwa. Ciebie! Jezu, ale tutaj to naprawdę to musiała być siła. Ej, a tutaj... Tu już mógł być... Na szczękę. Szkoda, że... Oj, Kaniowski w strachu. Aż na fotelu mi się wypierdolił. Jezu. A szkoda, nic nie było widać. Kurwa, jebany! Ty szmato, zajebić cię za to, nie? Zajebić cię za to. Denis potrafi latać. Zajebić cię chujozo, nie? Zajebić cię chujowo za to. Zajebić cię chujozo, nie? Zajebić, kurwa. No, tutaj jest ciekawie, moi drodzy. Kurwa, czekaj. Przepuszczę, my sobie staniemy z Albertem. To nie jest tak, że oni trochę mają za mało ochrony? Kurwa, puszczę, bo nie mogę ten! Ja myślę, chłopaki, że poczekajmy na konferencję. Nie ma się tutaj co bić, bo mamy trzech ochroniarzy, a właściwie więcej. Dajmy spokój. Dobra, Denis. Kurwa, gdzie kurwa? O Jezu. Tylko, że oni nawet nie walczą. Nie mają walki. Gdzie byli ci, którzy wiedzieli? Dlaczego nie reagowali? Tylko kim są ci, którzy mieli reagować? Ich jest znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać. YouTuberzy wykorzystywali swoje pozycje w internecie do wątpliwych moralnie, nieobyczajnych albo zwyczajnie przestępczych zachowań względem dzieci czy nastolatków, dla których nierzadko byli wzorem, o ile nie autorytetem. Wszystko to było możliwe dzięki zasięgom, które w dużej mierze były budowane dzięki pieniądzom. Pieniądze, jakie można zarobić na reklamach YouTube'owych, są niczym w porównaniu z pieniędzmi, jakie można zarobić na współpracach z dużymi firmami, z dużymi markami. Marka nie tylko daje pieniądze, ale także uwiarygadnia twórcę, a dając mu zarobić, daje mu narzędzia do tego, by zwiększać zasięgi, by robić więcej filmów, by realizować bardziej oryginalne pomysły, by robić relacje z różnych zakątków świata, by wynajmować wille i przerabiać je na plany zdjęciowe. Mógłbym tutaj długo wymieniać. Bez tych pieniędzy nie byłoby tak dużych zasięgów. Pomiędzy twórcą a firmą, marką, jest agencja marketingowa. Agencje nic nie wiedziały. Sieci partnerskie. Nie wierzę. Dlaczego? O tym powiem za chwilę. W tej układance jest jeszcze jeden element, a mianowicie sieć partnerska. Każdy duży twórca musi mieć podpisaną umowę z siecią partnerską. Nope, Sylwestro ma swoją własną. Która jest pośrednikiem pomiędzy twórcą a YouTube'em. Taka sieć bywa wsparciem technicznym, ale także często menadżerem twórcy i pierwszym sitem, przez które musi przebić się zewnętrzna agencja marketingowa. Zobacz szalonego reportera, że bronili Dubiela. Nawet wiesz, daruj mi to, nie chcę tego oglądać nawet. Sieć partnerska żyje z reklam wyświetlanych na kanale twórcy oraz z umów, które dla twórcy ogarnęła. Te wszystkie firmy, ci wszyscy ludzie nie wiedzieli? Stawiam tezę, że wiedzieli. Dzisiaj coraz częściej pojawiają się fragmenty streamów, wywiadów, wpadek, głupich żartów, w których ten temat pojawiał się już od dawna. Ten temat, czyli... Dzięki, Monkers. Temat wykorzystywania nieletnich, wykorzystywania także seksualnego. W agencjach, w sieciach. Ej, widzowie, mam do was ankieta.
Taka na rozluźnienie. To jest nowy mem związany ze mną. Głosujcie. Partnerskich są osoby, których zadaniem jest śledzenie treści, które pojawiają się na kanałach dużych twórców, ale także śledzenie, co o tych twórcach mówią inni, a niektórzy już wcześniej mówili. Tyle tylko, że branża wolała siedzieć cicho. No właśnie, jest jeszcze branża. Przecież ci twórcy, o których dzisiaj się mówi, byli wielokrotnie nagradzani, na przykład przez branżę wideomarketingu. Każda nagroda to okazja do tego, by podnieść ceny za swoje usługi. Każde dodatkowe pieniądze zwiększają możliwość tworzenia treści, a to podnosi zasięgi i koło się zamyka. A żeby zamknęło się w całości, to warto jeszcze wspomnieć o innych mediach. Na przykład telewizje śniadaniowe, programy rozrywkowe, do których przecież ci twórcy byli regularnie zapraszani. I znowu, ekspozycja buduje markę. Marka daje pieniądze, pieniądze dają możliwość na zwiększenie zasięgów, a duże zasięgi w oczach dzieci budują autorytet. Kilka lat temu założyłem Akademię Cyfrowego Rodzica. Serwis internetowy, którego zadaniem jest przekazywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw. O Jezu, co tu będzie? Zachowania pedofilskie albo seksualne wykorzystywanie nieletnich. Jeżeli chcemy mieć zdrowe relacje, nie tylko w rodzinie, ale także w społeczeństwie, musimy dbać o treści, jakie trafiają do głównej... Dobra, to ja wiem. Ej, a Revo to coś robi jeszcze w internecie? Dziwny to gość jest. Nie. O, 3 godziny temu dodali. Komentarii, tak. Nie będzie rządzić żadna opozycja. My wybierali PiS. I ma być PiS. Ja to się cieszę, jak nie wiem. No ale PiS będzie musiało oddać władzę. A to pan nie zapisemy, to nie chcemy rozmawiać z panem. Widocznie tak chyba napisano w niebie. Dawaj. No dawaj. To nie my rządzimy, tylko Bóg rządzi. I tak musi chyba widocznie być, wie. Ten ziomek prosty, dawaj te chrówki. Patrzyło na PiS, bo im się nie podobało Kaczyńcy. A teraz zobaczymy, co będzie. Będę plakać jeszcze. Większość osób się cieszy. Coraz więcej tutaj nawet widziałam osobiście młodszych ludzi się już, można powiedzieć, buntuje przed tym jednak. Czym tu się cieszyć? Tu trzeba dziwić się przeważnie dla młodych. Ludzie ludziom zgotowali ten los, proszę pan. Chcieli wybrać i wybrali sobie, no i... To będą mieli Polskę. Zobaczę, jaką będą mieli Polskę wtedy, proszę pana. Na pewno dobrze będzie. Pani, że nie? Czy wiadomo, co ze KKF? Te materiały chyba Sitek, Bartek przekazał jakiejś dziennikarz śledczej. Jakiejś pani. Nie mam pojęcia jakiej. To, że ludzie młodzi wybierali, no bo jakby to jest młodych ludzi przyszłość. Boję się o przyszłość. Jazz, dzięki wielkie. Polski, że nie będzie może za co jedzenia kupić. Po wyborach jakie nastroje. Jak mi pan mnie nie mówi, a jestem jak nie wiem, że PiS nie wygrał. I że rządu nie może stworzyć. Dzisiaj komentarz. Na przykład ta trzecia droga, nie? Ja uważam, że jak PiS by im zaoferował dobre jakieś te... Ja czekajcie, na takiego TikToka widziałem ostatnio, że on już się z czegoś wycofuje, z jakichś postulatów. Kosiniak. Ale to bym musiał najpierw zweryfikować te dane. Tery z bastionu PiSu. Jesteśmy na Podlasiu, a konkretnie w Łapach. Jakie tu są nastroje? Jak ludzie tu się trzymają? A, chciałem, właśnie mówi, że będzie dobrowolny ZUS i chuja, nie ma, nie będzie dobrowolnego ZUS-u, już się chyba wycofuje z tego. Mają, jak czują się z tym, że PiS po 8 latach rządów będzie musiał... Prawa i Sprawiedliwości przyjechałem popytać po wyborach, jakie nastroje. Jak mi pan mnie nie mówi, a jestem jak nie wiem. Ale dlaczego, co się takiego? Że PiS nie wygrał i że rządu nie może stworzyć, tak. I co? I trzynastki, czternastki nie będę miała już.
No myślę, że będzie pani miała, bo to opozycja mówi, że to co już dane, to nie zostanie odebrane. Ja nie wierzę. Oglądała pani wieczór wyborczy? Oglądałam. Przeżywała pani? Bardzo, bardzo. A, to ja pomogę, może nie słychać optymizmu rzeczywiście tu w pani poczeka głosie. Poczeka pan. No dobrze. Dobrze na pewno nie będzie, to już ja wiem. Czy Polacy się cieszą, że PiS odda władzę, czy... Nie, dobrze, teraz fajnie. Tak? Ja to się cieszę, jak nie wiem. No ale PiS będzie musiało oddać władzę, już nie będzie rządzić. Twierdzą, że będą jeszcze... A to pan nie zapisywa, to nie chcemy rozmawiać z panem. No ale nie, ale chodzi o to, że takie są wyniki. Ja, jak to, że PiS muszą nie ma... oddać rząd? Tak. A, to ja dzisiaj słuchałam, że Duda może sobie tego premiera sam wybrać. Panie! PiS wygra i koniec. Jednak będzie rządzić opozycja dzisiejsza, tak się wydaje. No i co to będzie? Nie będzie rządzić żadna opozycja. My wybierali PiS i ma być PiS. Ale nie będzie. Tam nie będzie. Bo pan chce, żeby opozycja... Czekajcie. Na Wykopie mówią, że... źle powiedziałem odnośnie wiadomości do Facebooka, że jak się usunie u siebie, to znika, że w ogóle nie ma śladu, że wiadomość usunięta, tak? Sprawdźmy. Bardzo możliwe, że się pomyliłem. Dobra, tutaj napisałem oki. Jest tak, cofnij wysłanie do wszystkich, to wtedy będzie, że wiadomość usunięta, a jak cofnij wysłanie u siebie, cofnąć wysłanie u ciebie, cofnij wysłanie inni uczestnicy czatu będą mogli. Tak, to znika całkowicie. Wykopki tutaj powiedziały mądrze. Kurde. Pozycja była. Nie, ale to nie to, że ja chcę, czy ja nie chcę, wie pani to. Czyli można usunąć tak wiadomości na Facebooku, żeby z naszej perspektywy nie były widoczne. Będzie widziała druga strona, ale w sumie druga strona ma w sensie ma usuniętego Facebooka, więc on i tak nie pokaże. Ale z drugiej strony, czy można usunąć czyjeś wiadomości, żebyśmy mi nie widzieli? Poczekajcie. Więcej. Usuń u siebie. Kurwa, można. To chuj. A, to chujnia, kurwa. To wszystko można usunąć, żeby z naszej perspektywy nie było widoczne. To w pizdu, kurwa, wszystko. To chodzi o to, że tak ludzie wybrali. W wyborach naród wybrał, że opozycja ma większość. Tak, tak. PiS ma 35%, a opozycja łącznie dzisiejsza ma ponad 50%, to oni będą rządzić. Tak, ale tam dobrze, tak jak jest już. Ale pokazuje, że jest usunięte. Tylko po drugiej stronie by pokazywało, że jest usunięte, wiesz? A jeżeli na przykład byłby czat Dubiela z usuniętym Facebookiem Stu, no to jak Dubiel by sobie usunął jakieś wiadomości, to u niego już nie będą widoczne, a u Stu nie będą w ogóle widoczne, bo on już nie ma tego Facebooka, nie? Więc cała ta moja teoria, że gdyby Marcin pokazał pełną korespondencję ze Stuartem, idzie do kosza, cała ta teoria. No, to szkoda. Dzięki, Pueblos. Rozliczenia, jak pan mówi, no to tak wynika, że powinna opozycja rządzić. Mieliśmy tak... Dzięki, Radek. Taką wielką masę ludzi poszła do wyborów. Tak. Dużo poszło bardzo młodych ludzi. I z tego wynika, że i oni chyba chcą zmiany. Prawda? Młodzi poszli za tamtym. Ale dziękuję to... bardzo. Dziękuję. Dobrze, że ja z pana spotkałam. Bo ja słucham całymi dniami tego telewizora i wiem, co się dzieje. PiS nie będzie rządzić już. No tak, jedyna opcja, że zapisy na serwerach Facebooka, ale kurwa, skontaktować się z Facebookiem, no teoretycznie polski sąd chyba by mógł jakoś się skontaktować z Facebookiem, ale kontakt z Facebookiem to jest kurwa najtrudniejsze, co może być. Czemu? No nie będzie, bo przegrało wybory. Co panu plecie?
No, ale to nie stworzy rządu, opozycja ma większość, wie pan. Jaką większość? Jak kto wygrał? No PiS wygrał, ale nie stworzy rządu. A i wystarczy. No nie wystarczy, bo nie będą mieli większości w Sejmie, wie pan. Wystarczy, wystarczy. No ale opozycja ma większość, stworzy rząd, premiera powoła. Kurwa, jaka kuriozalna sytuacja. Ty jedzie na rowerze, ten biegnie za nim. Jeszcze powinien na szybko wsiąść na bagażnik. I co z tego? By to dalej kradli? Kurwa, to już by było naprawdę mocno. Jak... Wyobraź sobie, że ten typ wsiada na bagażnik, obejmuje tego pana i trzyma mu mikrofon. I tak jadą dalej, nie? Czyli pan niezadowolony raczej. Ja zadowolony jestem, bo wygrali moi już. Zapis? No ale... Wybory były, czy tu wkurzeni ludzie, czy zadowoleni? Nie, ja ogólnie jestem zadowolony ze wszystkiego. A, czyli no... Jestem szczęśliwy, na emeryturze jestem. Jestem szczęśliwy, wybory poszły po dobrej myśli. Dlaczego pan chciał ten PiS pogonić? Co panu ten PiS tutaj? To ja PiS pogonić? No. Wspierałem ich. Bo oni coś nie, coś robili, prawda? Co, PiS? Tak. No, ale PiS przegrał, nie będzie rządzić. No, ale jak przegrał, no. Już na raz. Kiedyś miałem nakaz z prokuratury, żeby dostać całą historię z Facebooka, do tej pory nie wysłali. A się nie mówimy, że już przegrał. Mówimy, już mówimy, że wygrał, ale nie ale stworzy rządu, wie pan. No ale... Co? Można przywrócić samemu wiadomości? Nawet te usunięte? Jak? Zobaczymy, poczekamy. Myśli pan, że stworzy rząd, PiS? Tak. Ale z kim? No nie ma z kim przecież. No jak nie ma z kim? Zaraz, Kusia, za przeproszeniem się pokażę ci. Myśli pan, że jest szansa jeszcze, że PiS będzie rządzić w Polsce? Bo tam jak dojdą, to będzie bieda. Tak. Będziemy landem Niemców. Myśli pan, nie? No jak nie, to będziemy zobaczymy. Polską chyba, no, białą przerwę. No jak Polską? Ja na razie na emeryturze nie przejmuję się. Na razie mi kuja nie powie... Na razie się nie przejmuję, bo jestem na emeryturze, ale lada chwila... lada chwila... Wiedziane, że zabiorą mi emeryturę, bo mam. No, dlaczego mieliby zabrać? Aha, no, wnuka mam, dobrze się chowa, pieniążku coraz zawiozę, bo dziadek kusia na emeryturze to da. No i tak idziemy dalej. I grunt to się nie przejmować. Nawet i tu chemia z Niemiec. O, to co, myśli pani, że... Kopia zapasowa z Facebooka, pobranie kopii... danych osobowych z Facebooka przez rol. Bardega mnie już wkurza ten dziad leśny. No myślę, że po prostu będzie niedobrze. Wie pan, jak to się mówi, każdy rząd kradnie, tak? Niby. O Blackstone się na razie nie wypowiadam. Dzisiaj rozmawialiśmy. Ale tak jak było tyle lat, to żaden rząd nie dawał człowiekowi. W miastach głosują bardziej za koalicją i za... No tak. No tak, no. Bo w większych miastach jest więcej młodych ludzi. Tak. Właśnie, młodych. Sylwek, ty czytasz wiadomości na Insta? Tak, ale teraz jest coś takiego, że ludzie mogą wysłać tylko jedną wiadomość do mnie, a później dostają jakąś blokadę automatyczną z Instagrama. I często mam takie wiadomości, że ktoś pisze: ej, słuchaj, ja mam dowody, tutaj masz, dwukropek, i już drugiej wiadomości nie mogą wysłać. I to jest pojebane takie, kurwa. Że jakby wysyłajcie w jednej wiadomości od razu konkret. Tych ludzi, oni jeszcze nie przeżyli tego, co my przeżyliśmy. Także skończymy na tym. No i co, no, chcieli wybrać i wybrali sobie, no i... No to będą mieli Polskę. Zobaczę, jaką będą mieli Polskę wtedy, proszę pana. Na pewno dobrze będzie. Pani, że nie? Pan młody człowiek, pan się cieszy. Zdawany jest tu raczej. Tak? Tak. No bo tu właśnie pani mówi, że tu młodzi sobie wybrali, to teraz będą mieli tak jak wybrali i tak mówi, że niedobrze będzie w Polsce. Zobaczymy. No, ja jestem zadowolony. Dlaczego pan chciał ten PiS pogonić? Nie zgadzam się zupełnie z nimi. Chyba większość osób się cieszy. Sylwek, słyszałeś o Korwinie? Wywalili go z Konfederacji. No wiesz co, bo on od pewnego czasu... jakby inne partie łapały jego słowa i cała